pytam Cię taka mieszana lekcja trochę na temat pierwiastków i potęg. Pierwsza rzecz, którą sobie powiemy, bo to jest w reformie, tak, po reformie w nowym programie podstawowej, czyli jakie są zastosowania potęg i w informatyce, fizyce i tak dalej. Przykładem jest to, że jak zapewne wiesz lub nie, że w informatyce używamy bardzo często podstawy dwójki. To się trochę pozmieniało i teraz jest ten system szesnastkowy liczenia, ale wcześniej używało się dwójkowego i wciąż ma to wiele konsekwencji. Na przykład 1 kilobajt to jest, wydawałoby się, 1000 bajtów z oznaczenia k kilo, ale tak naprawdę to jest 1024 bajty. Dlaczego tak jest? Bo 1024 to jest po prostu odpowiednia potęga dwójki i wszystkie te liczby w informatyce są w bajtach i tak dalej po prostu potęgami dwójki. Dlatego na przykład wiemy, że 1 bajt to jest 8 bitów, dlatego i to jest jakby początek tego wszystkiego, czyli po prostu 2 do trzeciej bitów. Więc jeżeli na przykład macie łącze internetowe, prędkość podaje się tam w kilobitach na przykład, bo w megabitach, nie bajtach, to jeżeli mamy połączenie na przykład o prędkości 40 megabitów i tu zauważ, piszemy małe b, to oznacza, że będziemy ściągać film na przykład z jaką prędkością będzie nam się wtedy ściągał film w bajtach. Chcielibyśmy wiedzieć, jeżeli mamy tam powiedzmy ilu gigowy film, ile czasu się będzie ściągał. 1 bajt to 8 bitów, więc po prostu dzielimy tę prędkość przez 8 i wiemy, że to jest 5 megabajtów. To oznacza, że jeżeli mamy 40 megabitów, to maksymalna prędkość, z jaką nam się będzie ściągać, to jest 5 megabajtów na sekundę. To tak słowem tylko wstępu. Oprócz tego, tak jak mówiłem, mamy te zastosowania w fizyce. Głównie myślę, chodzi tu o rząd wielkości. Co to jest rząd wielkości? Zobaczmy na przykład liczbę 2000 i liczbę 200 tysięcy. I musimy porównać te liczby. I czy tak naprawdę, jeżeli ja mam 200 tysięcy czegoś, na przykład złoty, a ty masz 2000, to czy to jest ważne, czy ty masz 2000, czy 3000? No nie za bardzo, bo ja jednak mimo wszystko mam o wiele więcej od ciebie, więc tak naprawdę ile tysięcy, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma rząd wielkości, czyli właśnie ile zer mam z tyłu, bo nieważne, czy mam 2000 czy 3, kiedy mogę mieć 300 tysięcy albo 500 tysięcy, prawda? Chodzi tutaj nam o ilość zer. I możemy to w skrócie właśnie zapisać w notacji wykładniczej, tak to się ładnie nazywa, czyli razy, mogę zapisać 2000 jako 2 razy 1000. Zawsze będę starał się zapisywać liczbę w postaci coś razy jakaś potęga dziesiątki, a 1000 to jest potęga dziesiątki, dokładnie trzecia. 10 do trzeciej to 1000, więc 2 razy 10 do trzeciej to jest proste, bo tyle ile zer, taka potęga. I wiemy, że to jest rząd wielkości 3, a 200 tysięcy zapiszmy, zobaczmy, ile 200 tysięcy ma zer. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc to jest 2 razy 100 tysięcy. 100 tysięcy, czyli 2 razy 10 do piątej. 2 razy 10 do piątej. Czyli mam dwa rzędy wielkości więcej, bo tu jest 3, a tu jest 5. Dwa rzędy wielkości więcej pieniędzy. Czyli mam 100 razy więcej, około 100 razy więcej pieniędzy niż ty. Albo ty masz więcej niż ja. Nie, wcale nie powiedziane, że ja mam tutaj więcej. Okej, jeszcze jedno takich zastosowań. Ostatnio wspomniałem o sprzężeniu. Sprzężenie ułamka. Bardzo klasyczne zadanie, które może się pojawić na maturze, zwłaszcza podstawowej, albo potem wynik na przykład każą tak zrobić, to usuń niewymierność z mianownika. Coś takiego się słyszy, to jest tak popularne, jak zapoznać się z treścią lotki dołączonej do opakowania. W każdym zadaniu można to usłyszeć. Spójrzmy na taki przykład. 1 przez pierwiastek z 2. Bardzo klasyczny. Co mogę tutaj zrobić? To jest taka sztuczka, można nazwać, albo nawet nie. Nie chcę mieć niewymiernej liczby w mianowniku. Chcę, żeby w mianowniku była liczba wymierna, bo taka jest po prostu konwencja, jest to ładne, kiedy się podaje mianownik, który jest wymierny. Pomnożę sobie całą tę liczbę przez pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 2. Dlaczego to robię? Bo mogę. Dlatego, że pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 2 to jest po prostu 1, a mogę sobie pomnożyć wszystko przez 1 i to nie zmienia wartości. Dobrze o tym wiem. Pierwiastek z 2 razy 1 to pierwiastek z 2. Ale w mianowniku jest ciekawa rzecz, pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest 2. Więc 1 przez pierwiastek z 2 to jest to samo, co pierwiastek z 2 przez 2, a mianownik jest ładny i wymierny. A to właśnie chcieliśmy osiągnąć.
Trochę trudniejszy przykład, kiedy będziemy mieć pierwiastek z 3, załóżmy, minus 1. Co robimy w takiej sytuacji? Mnożymy przez sprzężenie. No właśnie, i tutaj się przydaje to sprzężenie. Pierwiastek z 3 zostawiamy tak, jak był, ale przy jedynce piszemy plusa, bo to jest liczba sprzężona, ta, która ma plusa tutaj przy tej w środku. Robimy to dlatego, że wiemy, że kiedy wymnożę te dwie liczby na dole, to będę miał liczbę wymierną. No bo spójrz, na górze wciąż zostaje pierwiastek z 3 plus 1, a na dole jest to pierwiastek z 3 minus 1 razy pierwiastek z 3 plus 1. I dobrze wiemy, że to jest wzór skróconego mnożenia. Jeśli nie wierzysz, to wymnóż sobie po prostu te wyrazy przez siebie i zobaczysz, że tak właśnie jest. I wzór na to jest a kwadrat, a moim a jest pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, minus b kwadrat, a b to jest 1. 1 do kwadratu to 1, więc 3 minus 1. I ostatecznie mój cały ułamek to jest pierwiastek z 3 plus 1 przez 2. Dużo ładniej, no nie wiem, czy dużo ładniej, ale taka jest konwencja i tak się zapisuje, kiedy poproszę Cię o usunięcie niewymierności z mianownika, to jesteś już na to przygotowany. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.